Siemanko, kochani. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny od wszystkich. W dzisiejszym odcinku odpowiem na takie kilka pytań, które niektórzy z was mi zadawali. Czemu już nie ma odcinków z serwera Majestic Roleplay? Czemu już tam nie gram? Czemu jak już to tylko takie coś mi się wyświetla, już nie wchodzę, nie klikam graj. Nie ma także z tego odcinków, czy tam live'ów. Dzisiaj poruszymy kilka tematów, przez które właśnie takie coś się dzieje, czemu już tam mnie nie ma. Jednym z takich pierwszych rzeczy, przez które nie gram na tym serwerze, jest to administracja. Pomimo tego, że niby kontakt z administracją i tak dalej, no jest w miarę na ok poziomie, bo wystarczy, że napiszesz reporta, od razu masz kontakt z administracją. Lecz czy jest to kontakt, który jest ok? No, od strony technicznej tak, ale od strony personelu, no niestety nie. Szczerze nie mam ochoty wchodzić na serwer i pokazywać wam praktycznie kilkaset reportów, jak, że tak powiem, jak są ludzie tacy zwykli jak ja traktowani, jak po prostu administracja robi to wszystko na odpierdol. Lecz pokażę bardziej od strony, bardziej zaplecza technicznego, od supportu technikalnego, przepraszam, supportu technicznego oraz supportu na stricte na Discordzie. Taką grubszą rzecz, która no jednak się podziała, która mnie głównie zmotywowała do tego, żeby jednak nagrać takowy odcinek. Pierwszą rzeczą była to bukmacherka. Może dla was jest to temat, który na pozór wydaje się śmieszny, ale dla takiego gracza, jakim ja jestem, jest to temat, który jest no dosyć ważny. Od ponad miesiąca, 2.02.2023, czyli od lutego, cały czas jest zamknięta bukmacherka. Czemu? Nie powiedzieli. Administracja nic nie powiedziała, zarząd tak samo. Nic nie było poruszone na temat bukmacherki. Cały czas temat był zlewany. Na sugestiach, jak się pisało, żeby dali informację, no to pisali: wkrótce będzie, mija miesiąc. Bukmacherki jak nie ma, tak nie ma. Po około miesiącu złożyłem ticket. Ze względu na to, że był to okres, w którym dostałem odpowiedź, że no w sumie można się tam już do tej administracji się udać. No już pominę to, że chyba dwa czy trzy razy stworzyłem taki sam ticket o tym, czy mogą zwrócić pieniądze za bukmacherkę. Pierwszy ticket, jak możecie zobaczyć, hejka, czy jest opcja otrzymania zwrotu zainwestowanych pieniędzy w bukmacherkę? Gdyż czekam już prawie miesiąc, a te pieniądze są w chuj dla mnie ważne. No napisałem tam, że przepraszam za słownictwo. I tak, deweloperzy wszystko zwracają, napisz na forum w dziale technicznym. Tu się zaczyna. To jest link do mojej pierwszej apelacji. I tak. Dnia 2.02 zainwestowałem pieniądze w bukmacherkę, łącznie około 600 tysięcy. 500 tysięcy na Valencia Real Madryt, kurs na Real wynosi 1,45, obstawiłem na Real, czyli 725 tysięcy około mam do odebrania, plus 50 i 50, tak około. Niestety żadnych nagrań z tego nie mam, praktycznie co 5-6 dni się pytałem, co z bukmacherką i wreszcie dostałem od administracji na tykecie odpowiedź, że tutaj mam napisać i wy oddacie nam i wy oddać. Mam nadzieję, że dzięki logom będziecie mogli sprawdzić i oddać pieniążki. Liczę na szybką odpowiedź. Co dostałem? Cześć. Prześlij swoje zrzuty ekranu do innego hosta zdjęć. Na przykład Ingur. Zamknięte. Jest to wkurwa chujowe zachowanie.
praktycznie tak jakby ci ktoś napluł w twarz w tym momencie. Czy nie mogliby tego zostawić otwarte? Ja bym przesłał. Oczywiście, ale po chuj. Lepiej wkurwić gracza, kazać mu pisać od nowa wszystko. I tyle. Tak samo skontaktowałem się tutaj, tak jak piszę kontakt ja weter. I tak jak jest tutaj na screenie pokazane, przesłane. Nie otrzymałem odpowiedzi przez tydzień. Po kilku dniach tam też stworzyłem. To jest do tej pierwszej apelacji. Dobra. Teraz przechodzimy do końcowej apelacji. Niestety tutaj jest to trochę zawężone ze względu na to, że nie mam niektórych rzeczy, ale zaraz do tego przejdziemy. Tutaj jest to, co pisałem wcześniej. Niestety żadnych nagrań z tego nie mam, praktycznie co 5-6 dni i tak dalej. Pisałem też wcześniej to samo, ale odpowiedzieliście, że mam zmienić źródło dowodu, więc zmieniłem. Poniżej link do poprzedniego zamieszczam. To, ta odpowiedź to jest kurwa śmieszna odpowiedź. Dlaczego? Przez to. Pierwsza odpowiedź, jaką otrzymałem, było coś w stylu praktycznie spierdalaj. Że nie zajmujemy się tym, nie mamy jak tego sprawdzić. No po prostu nam się nie chce, coś w tym stylu. Odpalam Ticketa znowu na Discordzie. I czego się dowiaduję? Że mają oczywiście jak sprawdzić, że im się nie chce, że być może się przyjrzą temu, co tutaj się podziało. Może. Chłop, jak widać, dostał zjebkę, gdyż w poniedziałek o 12:54 27 zmienił sobie odpowiedź, że jednak otrzymam. Co o tym świadczy? Że administracja ma wyjebkę, że wiele rzeczy może zrobić, ale im się kurwa nie chce. Że administracja ma to po prostu wypierdolone. Oni robią to na odjebkę. Nie wspierają graczy faktycznie, tylko chcą jak najlepiej zabłysnąć, zrobić jak najwięcej, żeby dostać po prostu za to kasę. Są to pazerne kurwy na kasę po prostu. Innymi słowy. Tak samo jak tutaj. Ja nie wiem, jak to wygląda od podłoża wewnętrznego, czy oni mają tak robić. Ale sami zobaczcie, jak to wygląda. Deweloperzy wszystko zwracają, napisz na forum w dziale technicznym, zamknięte. Bomba, zamknięte. I tak zawsze jest, za każdym razem jak napiszesz ticketa, nawet się nie spytają, czy to wszystko, czy masz jakieś pytania. Bomba, zamknięte. Wyjebane. Wyjebane na gracza. Już pominę to, że pomimo, że pisał w poniedziałek, zedytował, jest czwartek. Pieniędzy dalej nie otrzymałem. Nie otrzymałem tego odszkodowania. Wypierdolony. Po prostu. Jest to według mnie chujowe zachowanie. Jest to jeden z czynników, przez które nie gram na serwerze. I też Majestic traci graczy. Kolejną rzeczą jest nazwanie Majestika serwerem roleplay. Jak tutaj sami mogliście zobaczyć na filmach, to właśnie w cudzysłowie brałem ten roleplay. I no sami możecie, że tak powiem, zobaczyć no, u mnie na kanale, jak się praktycznie wręcz wyśmiewałem z tego, co tam się dzieje. Znowu Majestik w nawiasie roleplay. Jeżeli chcecie pograć w roleplay,
Majestic nie jest takim serwerem. Tutaj nie ma ani grosza roleplayu. Nie ma komend narracyjnych Meido. Wszyscy wychodzą z roli, jest ciągła napierdalanka. Już pominę to, że po prostu ludzie, zwykli ludzie, nawet jak ja, nie mogą po prostu sobie spokojnie pograć. Czemu? Bo na przykład kraj ma jakieś spierdolone zadania, obetnij każdemu głowę, zlutuj kogoś i tak dalej. Jest to według mnie po prostu śmieszne. Śmieszne i żałosne wręcz. To nie jest serwer roleplay. To jest po prostu zwykła bojowa. To jest zwykły RDM, bo tego inaczej się nie da nazwać. Tu nie ma takiego czegoś jak frakcje poboczne, jak, nie wiem, spokojna praca. Tylko jest tylko szeryfi, LSPD, wojsko kontra cały jebany crime. Jedyne, na czym się opiera serwer, to zrzuty i tak dalej. Te airdropy, nie wiem, jakieś ataki na bazę wojskową i tak dalej. Nie ma w ogóle nic jakby odbiegającego od takiej czystej napierdalanki. Nawet jak sami możecie tutaj zobaczyć, no nawet jeżeli staram się, że tak to ujmę, podziałać coś z innymi graczami, takiego bardziej roleplayowego. No to na przykład policja nie wie, jak nawet przeprowadzić podstawowe zatrzymanie drogowe. Nie wiedzą, że za każdym razem, jak rozpoczynają czynności z daną osobą, muszą się przedstawić, wylegitymować. Tak samo tutaj FIB. Tutaj na tych dwóch nagraniach mogliście sami zobaczyć, jakie to jest po prostu dzieciarnia, jaki tu jest syf na serwerze. Że to po prostu są stricte zadania. Sobie mnie golą na łyso, lutują do zera, robią zdjęcie i cyk, i zadanie zrobione. Według mnie to nie jest ok. Jest to po prostu chujowe. Mam nadzieję, że jakby rozumiecie, czemu odszedłem, czemu już nie mam w ogóle ochoty tu grać, czemu usunąłem rodzinę. Tyle, no cóż. Było co było. Dzięki wszystkim, którzy byli za grę. I tyle, no. Niestety moja historia na Majestiku dzisiaj się kończy. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.